Witam Państwa we wtorek 10 stycznia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu ostatni cichociemny, pieniądze na obwodnicę i barometr zawodów. Jakub Budak, zapraszam na wiadomości. Gliwice znalazły się w gronie beneficjentów środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeznaczonych na rozbudowę sieci dróg. Do naszego budżetu wpłynąć może aż 116 milionów złotych. To aż 85% kosztów budowy odcinka zachodniej obwodnicy miasta od ulicy Daszyńskiego do ulicy Rybnickiej. Realizacja tego odcinka zaplanowana jest na lata 2018-19 i realizowana będzie prawdopodobnie równolegle z budową fragmentu pomiędzy ulicami Daszyńskiego i Sowińskiego, który w całości finansowany będzie z budżetu miasta. Powiatowy Urząd Pracy opublikował barometr zawodów 2017 dla Gliwic i gmin powiatu gliwickiego. Z opracowania wynika, że przy stopie bezrobocia wynoszącej obecnie w Gliwicach 4,3% przedsiębiorcom coraz trudniej znaleźć będzie wykwalifikowane ręce do pracy. Jak informują przedstawiciele PUP-u, w 2017 roku na gliwickim rynku pracy będzie brakować m.in. brokarzy, lakierników cieśli, elektromonterów i dekarzy. W gliwickich zakładach coraz trudniej będzie także o magazynierów, kierowców wózków widłowych, operatorów zaawansowanych maszyn, spedytorów i logistyków. Dużej rotacji i zwiększonego zapotrzebowania na pracę spodziewać można się także w zawodach gastronomicznych oraz usługowych. Uczniowie gliwickich szkół odliczają już dni do zimowych ferii, które w tym roku w województwie śląskim rozpoczną się 16 stycznia. To nie tylko 2 tygodnie wolnego od edukacji, ale również tradycyjny okres wzmożonej aktywności instytucji kulturalnych i wychowawczych. Dzięki współpracy Młodzieżowego Domu Kultury i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowana zostanie feryjna oferta spędzania wolnego czasu w Centrum Kulturalno-Sportowym Łabędź. Przy ulicy Partyzantów nie zabraknie codziennych zajęć sportowych, rękodzielniczych oraz plastycznych. Na 20 stycznia zaplanowano natomiast wielki bal karnawałowy dla dzieci w wieku 5 do 10 lat. Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący cichociemny, został uhonorowany medalem Pro Patria, przyznanym za szczególne zasługi na rzecz zachowania pamięci o walce niepodległościowej. Okazją do wręczenia odznaczenia były 96. urodziny komandosa o pseudonimie Upłas. Uroczystość urodzinowa odbyła się w kultywującej tradycję cichociemnych jednostce wojskowej Wojsk Specjalnych Agat. Kapitan jest aktywny i często spotyka się z młodzieżą, wśród której propaguje tradycje patriotyczne. Jest żywym pomnikiem historii i skarbnicą wiedzy o czasach minionych. Sam jednak stara się skupiać na przyszłości. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.